Do czego wracać? Do czego wracać? Patrzcie, patrzcie, profesor Krzysztof Kubiak. Stanowisko jest w tej materii bardzo jasne. Tak, należy w taki program zaangażować się, bo jest to gwarancja niejako pełnego członkostwa w ekskluzywnym klubie bezpieczeństwa, którym de facto jest NATO. Proszę Państwa, to jest profesor. Tak, trzeba się zaangażować w program Nuclear Sharing, żeby broń atomowa była na terenie Polski. Do tego zmierzał profesor Kubiak. O ciekawym życiorysie, proszę Państwa. Panie Kubiak, Pan jeszcze z Polski nadajesz, czy już gdzieś Pan spierdzielił w bezpieczne miejsce? Pan był komandorem porucznikiem, tak? Czy jest Pan komandorem porucznikiem rezerwy na pewno? Panie Kubiak. O, proszę Państwa, grafika podobna do Konfederacji. Tak, nuclear sharing, tak. Polsce potrzebny jest atom, krzyczała elita antysystemu, czyli Konfederacja w swoim czasie. I nagle PiS to realizuje. Bardzo dziwne, bardzo dziwne. Przygotowała nas mentalnie pod akceptację tych elektrowni atomowych. Panie Kubiak, panie profesorze, a dawkę przypominającą pan wziął? A bo mi się marzy, żeby pan jeszcze następne dawki przypominające pobrał, może pan, może lepiej będzie na świecie z tego powodu. Niech pan dawki przypominające weźmie. Ludzie, to, proszę państwa, tą profesurę to mamy jakąś pomyloną. To nam zwiększa, bo to pieczętuje obecność w ekskluzywnym klubie. No proszę państwa, no, co to w ogóle za brednie są? Bomba atomowa mu się marzy.